16 marca, słoneczny poniedziałek i chciałoby się powiedzieć dzień jak codzień. Ale tak nie jest. Otacza nas zupełnie niezwykła rzeczywistość. Co prawda dzisiaj na ulicę wyjechało więcej samochodów, ale drogi nadal świecą pustkami. Teatry, kina, centra handlowe, restauracje są zamknięte. Dzieci nie poszły do szkoły. Czy tak teraz będzie wyglądać nasz dzień jak codzień? Przez jakiś czas na pewno tak. Ale są miejsca, w których życie toczy się prawie normalnie. To sklepy spożywcze i piekarnie. Tutaj ludzie przychodzą, kupują i towaru nie brakuje. Wszystko odbywa się właściwie normalnym rytmem. W niektórych tylko miejscach ruch jest kontrolowany i przez samych sprzedawców, i przez samych kupujących, czyli wchodzi się po jednej lub dwie osoby. Jedzenia na pewno nam nie zabraknie. Pytanie, czy nie zabraknie nam pozytywnego myślenia. Może wkrótce w Opolu, w centrum polskiej piosenki, zaczniemy metodą włoską śpiewać z balkonów ku pokrzepieniu serc. Jeśli tak się stanie, pokażemy to Państwu na pewno. Oglądajcie nas opole.pl.